Jakie ty widzisz różnice między działalnością twojej firmy przed pandemią, a teraz, kiedy mówiąc wprost, no już zaczyna wszystko wracać do normy? Przyrost klientów? Chyba. Czyli to jest to, co mnie odróżnia od innych. Czyli świat się zmienił, więcej korzystamy teraz z przesyłek kurierskich, więcej dostarczamy towarów, tak? Świat się jeszcze nie zmienił, świat jest w trakcie zmiany dopiero, aczkolwiek ta cała sytuacja, którą mieliśmy przez ostatnie 3-4 miesiące do czynienia, bardziej wymusiła niż nauczyła i na ludziach pracujących, i na właścicielach firm bardziej delegowanie obowiązków. Czyli wszyscy byli w domu, jednak potrzebowali wymieniać się towary między sobą. Towary w rozumieniu nie coś nawet kupię, sprzedam i mam, tylko towar, podpisany dokument, toner do drukarki, papier do drukarki, laptop zepsuty, bo mi dziecko zalało do serwisu i wszystko inne, co jest z tym związane. Więc to wymusiło to, że ludzie wcześniej jeździli z tym sami, bo siedzieli w biurze, więc wyrwę się szefie na 2 godzinki i mnie nie ma i mam troszeczkę wolnego. A tutaj po prostu nie chcieli wychodzić z domu, bo był teoretyczny zakaz i strach, wiadomo, więc nauczyli się wysyłać to zdalnie. Więc to jest ta przemiana w ludziach, we właścicielach firm, które ja zauważam. Mhm. A powiedz mi, czy w trakcie pandemii, w trakcie właśnie wtedy, kiedy wspomniałeś, był zakaz wychodzenia z domu, to czy ty w swojej firmie wprowadziłeś jakieś nowe rozwiązania, jakieś nowe procesy? Jak to wyglądało? Poza zabezpieczeniem kierowców tak bardzo jak się dało, czyli wszystkie rękawiczki, żele antybakteryjne, przyłbice, 5 kompletów maseczek, czyli każda innego dnia, to tak naprawdę u mnie niewiele trzeba było zmieniać. Bo ja już kilka lat temu wprowadziłem do mojej firmy system zamawiania przez internet, przez aplikację, więc tak jakby wyprzedzałem całą moją konkurencję i teraz to mi się sprawdziło po prostu idealnie. Więc u mnie te zmiany nie były aż takie duże, poza zarządzaniem, żeby wszystko się bardzo, bardzo ładnie spinało.